Czego znowu? Orkowie. Co? Orkowie? Zajęli nasz posterunek na placu wymian. Jak to możliwe? Wszyscy strażnicy z mostu spali. Tylko ja stałem na moście. A co z kapitanem? Nie wiem, co się stało z kapitanem. On z kilkoma strażnikami poszedł na plac wymian. A ty jak uciekłeś? Zanim orkowie weszli na most, ja schowałem się na górze, nad zawaloną kopalnią. I jak ruszyli dalej, uciekłem do starego obozu. Ruszysz ze mną w południe, na plac wymian, sprawdzić, co się tam stało. Szefie, orkowie zajęli w nocy plac wymian. A co z kapitanem? Nie wiem. Jedynym człowiekiem, który wrócił do obozu, jest strażnik Hanson. Powiedział coś? Powiedział, że kapitan był na placu wymian, a orkowie poszli w tamtym kierunku. Musisz to sprawdzić. Wiem. Właśnie wybieram się tam w południe z Hansonem. Lepiej nie. Najlepiej będzie, jeśli ruszycie w nocy. Torusie, jakie masz dla mnie zadanie? Zadanie będę miał dla ciebie jutro. Teraz idź do Diego. Torus mnie do ciebie przysłał. Mam ci powiedzieć, co dalej musisz zrobić, żeby dołączyć do obozu. To co mam zrobić? Musi się za tobą wstawić większość ludzi z obozu. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z kilkoma ważnymi osobami. A co to za ważne osoby? Głównie cienie. Możesz też spróbować walki na arenie. Jeżeli wygrasz, to na pewno większość ludzi wstawi się za tobą. A gdzie jest ta arena? Arena jest po prawej stronie od bramy zamkowej, stojąc do niej twarzą. To ty jesteś Scotty? Tak, to ja. Przychodzę od Diego. O co chodzi? Chcę walczyć na arenie. Za 5 dni zmierzysz się na arenie z Karimem. Rozmawiałem ze Scottym. Mam walczyć za 5 dni z Karimem. Trudno będzie go pokonać. Lepiej poćwicz przed walką z nim. Może będę mógł ci pomóc. Przyjdź do mnie jutro rano. Ale gdzie mam trenować? Mistrzu! Orkowie zajęli nasz posterunek na placu wymian. Wysłałeś kogoś, żeby to sprawdził? Tak, wysłałem Torusa i Hansona. Dobrze, teraz możemy przejść do mojego planu. Od czego zaczniemy? Teraz muszę dostać się do Xardasa.